sami ostatnio borykaliśmy się z problemem, skąd brać wodę pitną. Pomogliśmy na tyle, ile po prostu mogliśmy pomóc. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wodę u nas w kamperze, to... Jak wygląda sytuacja z wodą w Norwegii? Kwestia dostępności wody w Hiszpanii. Pierwotniaki, bakterie i wszelkiego rodzaju wirusy. Cześć, witamy Was na kanale Terasfera. Ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. Witajcie. Dziś, zanim przejdziemy do tematu naszego odcinka, chcielibyśmy powiedzieć troszeczkę o pomocy dla ludzi dotkniętych wojną na Ukrainie. Nie wspominaliśmy o tym wcześniej, bo uznaliśmy, że po prostu każdy pomaga tak, jak może, ale w końcu przyszedł ten moment, że stwierdziliśmy, że warto to podkreślić, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie są na te wydarzenia obojętni. Tak, jest to naprawdę piękne, że cała Europa potrafiła się w kilka dni zjednoczyć i wysłać po prostu ludziom, którzy tam cierpią, którzy potrzebują tej pomocy, mnóstwo darów. Tak, u nas właśnie w naszym mieście prowadzone są wszelkiego rodzaju zbiórki, czy też to pieniężne zbiórki, czy zbiórki różnego rodzaju przedmiotów, począwszy od ubrań, kocy, śpiworów, jedzenia, pieluch dla dzieci, lekarstw, karmy dla psów. No po prostu ludzie przynoszą wszystko to, co po prostu tylko mogą. No i te wszystkie zbiórki są organizowane na terenach szkół, na terenach też polskiej szkoły, bo są w sumie dwie chyba w Swindon, z tego co się orientuję. Na terenach zakładów pracy również. Tak, w zakładach pracy. No i to wszystko zostało przywiezione w jedno miejsce. Akurat tak, mówimy teraz o tej konkretnej zbiórce, która była zorganizowana przez PCK. Współpracy z naszym urzędem miasta tutaj w Swindon, jak również dwoma firmami transportowymi, J&B i Quick Road Transport, dla której ja pracuję. No i zaangażowaliśmy się trochę w tą akcję. Pomogliśmy na tyle, ile po prostu mogliśmy pomóc. No i tak to u nas wygląda. Chcieliśmy Wam właśnie o tym troszeczkę powiedzieć, żebyście wiedzieli, że nie jesteście tam sami w Polsce, że wszyscy się jednoczą i po prostu dajemy z siebie wszystko. Dokładnie. I pomagamy. Mimo tego, że w Anglii jest naprawdę dużo osób z różnych zakątków świata. Tak, różnej narodowości. Wszyscy solidaryzują i wspierają Was tam w Polsce właśnie, bo jesteście tam najbliżej i widzicie to najlepiej, co się teraz tam dzieje. Także naprawdę doceniamy to wszyscy. No i właśnie podczas gdy na świecie ludzie ciągle wszczynają wojny o wpływy, o władzę, o strategiczne tereny, o pieniądze, nie zdają sobie tak naprawdę sprawy z tego, jakim skarbem jest zwykła woda. I o tym będzie właśnie dzisiejszy odcinek. Dla porównania, w Polsce średnie zużycie wody na osobę to 100 litrów, w Wielkiej Brytanii 167, w krajach śródziemnomorskich około 220, a rekordzistami w tej kwestii są Amerykanie, którzy zużywają 330 litrów na dobę na osobę. Za to w Mozambiku jest to tylko 5 litrów na jednego mieszkańca. Rozbieżności są kolosalne. Tymczasem niewykluczone, że za około 30 lat prawie połowa naszej planety będzie miała ograniczony dostęp do wody pitnej. Już w tej chwili 2 miliardy ludzi na całym świecie cierpi z powodu braku wody. Ale czy w obliczu naszych obecnych problemów jesteśmy w stanie pomyśleć i o tym? Ja wierzę, że tak. Ja też. A przypadający na 22 marca Światowy Dzień Wody jest świetną okazją do poruszenia tego tematu. Tym bardziej, że sami ostatnio borykaliśmy się z problemem, skąd brać wodę pitną do naszego kampera i jak to rozwiązać podczas podróży.
Wiecie nawet, że w ostatnim filmiku, gdzie byliśmy na targach w Birmingham, poszukiwaliśmy takowych filtrów do uzdatniania wody, no ale niestety nie udało nam się nic znaleźć. No ale zanim podjęliśmy decyzję, co zainstalujemy w naszym vanie, to popytaliśmy innych podróżników, jakie oni mają doświadczenia, jeśli chodzi o wodę w różnych krajach, no bo my tego doświadczenia jeszcze takiego dużego nie mamy w podróżowaniu, więc zobaczcie, co inni mają do powiedzenia na ten temat. Cześć, witajcie, Sezon Łukasz, podróżowanie oczywiście przez V. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wodę u nas w kamperze, to my mamy w tym nowym, będę mówił o tym nowym, mamy 110 litrów baniak pod łóżkiem na zwykłą pitną wodę, a pod samochodem jest taki kanister na 85 litrów i to jest na szarą wodę. I to mniej więcej, ten taki układ 110 i 80, to wszystko mniej więcej wystarcza nam na 3 dni. 3-4 dni takiego normalnego użytkowania, no i w tym jest zawsze jeden prysznic. W sensie jeden prysznic dla dwóch osób. Mamy tutaj taki wskaźnik sprawdzania naładowania, no i tej wody już nie mam prawie w ogóle, tej czystej. No nic nie mam. Natomiast mam połowę jeszcze szarej, bo szarą w międzyczasie wypróżnialiśmy. Co więcej, mamy też filtry wodne. Filtr, który ma taki specjalny kranik i to jest taki filtr pod szafką. Jego tam teraz za bardzo nie widać, ale on tam z tyłu jest schowany. Gdzieś tam. I te filtry filtrują nam wodę, także możemy ją po prostu pić, bez względu na to, gdzie ją nalejemy. To czasami, jeżeli to jest takie bardzo niepewne źródło, na przykład w Turcji tak czasami było, to wsypywaliśmy taki proszek Aqua Clean, to się nazywa, i to jest proszek do uzdatniania wody, on jest stosowany na łódkach, na łodziach. Więc takie coś używaliśmy. A jeżeli chodzi o samo nalewanie wody, no to mamy zewnętrzne wejście do wlewu, no i węża, w którym można uzupełnić wodę. W Turcji nie było żadnych problemów z nalewaniem wody. Co prawda nie było tam żadnych takich stacji serwisowych, jak znamy w Europie. Natomiast jest mnóstwo miejsc, gdzie można nalać wodę na takich postojach, takich biwakowych. No naprawdę mnóstwo tego było. Zresztą u nas na kanale jest i odcinek o tym właśnie, jak nalewać wodę. I o wszystkich rzeczach związanych z kamperowaniem w Turcji. Także jeżeli coś, to polecam odwiedzić nasz kanał podróżowy. A jeżeli chodzi o Portugalię, gdzie teraz jesteśmy, no to tutaj sytuacja też jest całkiem spoko. Można nalać wodę w wielu miejscach, natomiast nie ma opcji nalać wody bezpłatnie. Gdzieś tam w Portugalii są takie miejscówki, gdzie można nalać wodę, ale to nie są jakieś takie popularne miejscówki, gdzie my przebywamy. Więc Portugalia za kaskę, a w Turcji za darmo. Cześć! Tu Aga i Daniel. I razem tworzymy Northside Blog. Na prośbę Moniki i Pawła z Terasfera opowiemy Wam, jak wygląda sytuacja z wodą w Norwegii. Ponieważ od 3 lat podróżujemy kamperem po Norwegii, no to ten temat chyba żeśmy zgłębili. I żeby nie lać wody, powiemy Wam krótko, jak sytuacja wygląda. Jeździmy aktualnie Fiatem Ducato, gdzie mamy zbiornik 100 litrów. Nie posiadamy żadnych dodatkowych filtrów, no ale to tylko dlatego, że to jest oryginalne auto i nie montowałem tu żadnych filtrów, ale jak będziemy budować własnego campervana, na pewno takie filtry zamontujemy. I te 100 litrów, które mamy w aucie, używamy pod prysznic, do zmywania naczyń i do toalety. Także te 100 litrów nam starcza na około 5-6 dni. Wodę tankujemy na stacjach obsługi kamperów, specjalnie do tego przygotowanych, które są darmowe. Na kempingach, gdzie musimy zapłacić jakieś dodatkowe pieniążki, co prawda my zapłaciliśmy raz tylko na stacji za w sumie pełen serwis, musieliśmy zapłacić 50 koron. Przy marinach jachtowych, stacjach benzynowych. I to są chyba najbardziej popularne miejsca, w których tankowaliśmy. Jeśli chodzi o zimę, zimą to wygląda to troszeczkę gorzej, ponieważ dużo stacji darmowych z wodą jest zamkniętych i woda jest zakręcona, żeby nic nie zamarzło i nie rozwaliło rur. Dlatego ciężko znaleźć taką stację, dlatego jeździmy po kempingach, otwartych oczywiście, szukamy otwartych kempingów, gdzie musimy tam zapłacić jakieś pieniążki. Stacje benzynowe.
i warsztaty samochodowe i jakieś większe zakłady. Chodzę i pytam o wodę. I tak właśnie wygląda sytuacja z wodą użytkową w Norwegii. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wody pitnej, no to w Norwegii wodę pije się z kranu. Bardzo wszyscy sobie chwalą, woda jest smaczna, bardzo dobra, dobrej jakości. Dlatego też dotychczas nie zdarzyło nam się wodę kupić. Najczęściej bierzemy wodę z stacji benzynowych i wówczas bierzemy 3 baniaki po 5 litrów, idziemy do środka do stacji i prosimy, żeby nam nalali wodę. Zdarzyło się fakt, ale tylko jeden jedyny raz, że nam odmówiono. Posiłkowaliśmy się wtedy okoliczną restauracją, którą żeśmy znaleźli po drodze i też nie było najmniejszego problemu. Co do wody w sklepach, no to butelka 1,5-litrowej wody kosztuje około 15 koron. Jest to cena z kaucją zwrotną za butelkę plastikową, którą później możemy zwrócić do sklepu w specjalnej maszynie do tego przeznaczonej. Natomiast zwykła woda, którą używamy do picia i do gotowania, jest najczęściej do zdobycia bez problemu, no i za darmo. Dlatego jeśli chcecie posmakować dobrej wody, to zapraszamy na Van Life do Norwegii. Koniecznie przyjedźcie do Norwegii, tak jest. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Do zobaczenia, hej. Hejka wszystkim. Cześć. Cześć. Jesteśmy świeżakami w tym temacie van life'owym. Od niedawna do niedawna tylko podróżowaliśmy w inny sposób, ale tyle co potrafimy Wam powiedzieć na temat wody. Śnieg pada. I śnieg pada za oknem w marcu. To powiemy. A mianowicie zaczniemy może od naszego rozmiaru zbiorników. Zbiornik na wodę czystą wynosi 70 litrów i taki też sam mamy na wodę szarą pod samochodem. Starcza nam te 70 litrów na 4 dni, jeżeli nie biorę się za pranie, które uwielbiam robić na wyjeździe. Ale następny sposób, jaki teraz na świeżo z Hiszpanii, bo wróciliśmy niedawno z Hiszpanii, będąc tam prawie miesiąc, to pomysł mycia włosów na stacji podczas nalewania wody do zbiorników. Czyli woda się nalewa, a ja sobie myję włosy i zużywam na bieżąco wodę. Ja nalewam, a Marlena korzysta z sytuacji. Tak, dokładnie. Oczywiście 4 dni korzystania z wody, nie biorąc codziennie prysznicy długich. Oczywiście myjemy się codziennie, ale co 3 dni kąpiemy pod prysznicem. Okej. Okay. Bierzemy prysznic. No, to tyle w temacie, jeżeli chodzi o litry i czas przeznaczenia tej wody. Kwestia dostępności wody w Hiszpanii wygląda tak, że jadąc od granicy tam Niemcy, Francja, do połowy Hiszpanii nie ma w zasadzie żadnego problemu, bo są wyznaczone punkty do zrzutu, do pobierania wody, tak zwane, jak to się ładnie mówi? U nas mopy? Mopy. A tam? Okay. Nie wiem jak. No, w każdym razie jest znaczek. Jest oznaczenie kampera zrzutu wody. Jest to przeważnie przy stacjach benzynowych i robi się w jednym miejscu cały serwis. Wjeżdża się samochodem i załatwia się sprawę. Od połowy Hiszpanii, jadąc w dół. Powiedziałabym tak, do Alicante nie ma żadnego problemu. Poniżej Alicante trzeba troszeczkę już pogłówkować. To nie jest problem, żaden problem, bo można znaleźć szczególnie na tej świetnej aplikacji Park4Night. To tam już ludzie zaznaczają, gdzie można wodę sobie nabrać, gdzie można zrzucić, więc w tym temacie nie ma problemu. I ogólnie nie ma problemu, jeśli ktoś może za to zapłacić, ponieważ co kawałek są znaki na zrzut wody, zrzut szarej wody i żeby nabrać sobie świeżą, tylko bardzo często prowadzi to do prywatnych kempingów. No wiadomo, tam wtedy się płaci mniej więcej około 4 do 6 euro za cały serwis wtedy kampera, więc oczywiście można. No my z tego nie korzystaliśmy. Nie. I zawsze znaleźliśmy tą wodę i zawsze znaleźliśmy punkt, żeby zrzucić tą wodę, więc... To znaczy zasada była zawsze prosta. Jeżeli już wiedzieliśmy, że jesteśmy gdzieś tam na jakiejś granicy braku wody, po prostu wjeżdżaliśmy na napotkane stacje benzynowe i tam przeważnie kierowaliśmy się do miejsc, gdzie były wyznaczone ubikacje. Ponieważ przy ubikacjach, do samego mycia ubikacji, obsługa potrzebuje wody. Więc przeważnie jest tak, że albo gdzieś na ścianie jest jakiś kran z bieżącą wodą, lub krany, które w tych ubikacjach są, często są tak przystosowane, że można do nich się jakoś tam podłączyć. Na pewno trzeba mieć zestawy te ogrodowe przyłączy z tymi gwintami i najlepiej mieć zakres pełny gwintów.
Tego jest chyba trzy rodzaje, gdzie kupić w takiej Castoramie te przejściówki z gwintu na gwint, aż do takiego dość dużego rozmiaru. Zawsze coś się dobierze na te krany. Lub zdarzały się krany, które były takie gładkie. Do tego bym kupił te końcówki, które są gumowane z takim zaciskiem, że nakładam na kran i jest metalowy zacisk, który się zaciska na takim gładkim kranie, a tu mamy wyjście standardowe ogrodowe pod wąż ogrodowy. Jeśli chodzi o butelkowaną wodę, totalnie nie wiemy, jaka jest cena w Hiszpanii, ponieważ nie korzystaliśmy ani razu. Woda jest dostępna, nawet jeśli niewidoczna jest to na żaden kranik, to można podjechać tam, gdzie jest do napompowywania koła, tak? Na stacjach benzynowych taka szafka, gdzie można napompować koła. Przeważnie mam wyprowadzony taki kranik, gdzie pisze, że woda, ona ma słaby przepływ, ale zawsze to jest też jakiś dostęp do wody. I jest to pitna woda, ponieważ w Hiszpanii, jeśli to nie jest pitna woda, to jest zaznaczone. Zawsze oznaczone. I spotkało nas to tylko dwa razy, że woda nie nadawała się tak ewidentnie do użycia takiego, do picia. Tak. A jakość wody na pewno będzie jakaś tam różna w różnych regionach, zresztą tak jak u nas w Polsce. Każda gmina, nie wiem, miasto ma specyficzną wodę, jeżeli chodzi o jakby zachlorowanie, tak bym to określił, ale my sobie z tym radzimy w ten sposób, że mamy zakupione filtry do wody jakby pitnej. To są jakby trzy składnikowe filtry. Są dwa filtry zgrubne, na końcu jest filtr węglowy, który zgrubne, wiadomo, wszelkie zanieczyszczenia, czy w naszym zbiorniku coś tam by się wytworzyło, to te zgrubne filtry to przejmą, a węglowy poprawia jakość, smak wody. Z tego kranika za filtrem wypływa woda o dobrym smaku. Tak. Takim w cudzysłowie źródlanym, po prostu bez jakichś dodatkowych aromatów. Jest to po prostu woda, smak wody. To tyle, jeśli chodzi o dostęp wody i w Hiszpanii i nasze sposoby radzenia sobie z tym. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Szczególnie Monikę i Pawła. Pa, pa. Pa. Także widzicie, jak to wygląda w różnych częściach Europy i jakie nasi podróżnicy mają patenty. Tak samo i w Anglii nie ma problemu z napełnianiem wody do tego głównego zbiornika. No często jest to woda nazwana wodą pitną. No ale tak jak już wspominaliśmy, ten zbiornik nie za bardzo nadaje się do przechowywania tej wody, więc no co, pozostaje ta woda butelkowana, gdzie no generujemy plastik, no do tego nie jest zbyt tania. W Anglii kosztuje minimalnie w takich baniakach 5-litrowych około 2 funtów. Nasz główny i w sumie do tej pory jedyny zbiornik to 75 litrów wody. Starcza nam on na około 4 dni. Czyli wychodzi to tak około 9 litrów wody na dobę, na jedną osobę. Także jak widzicie, zużycie wody w kamperze jest naprawdę niewielkie, jednak woda z głównego zbiornika nie nadaje się do picia. No a kupowanie w plastikowych butelkach no nie za bardzo nam odpowiada. Nie chcemy generować tych ton plastiku, dlatego też zainwestowaliśmy w taki zbiornik z filtrami do wody pitnej. Zbiornik ten ma pojemność 18,5 litra, a waży tylko 3900 gram. Wyposażony jest w główny filtr, który znajduje się tutaj. Właśnie ten oto filtr zatrzymuje pierwotniaki, bakterie i wszelkiego rodzaju wirusy w stopniu 99,99%, także no mamy prawie krystalicznie czystą wodę. Dodatkowo możemy ten filtr wyposażyć również w filtr węglowy, który umożliwia nam oczyszczanie wody z metali ciężkich, z chloru, eliminuje odór wody, jeżeli ona po prostu no, niezbyt ładnie pachnie. No i mamy wodę zdatną do picia. Filtr, w który wyposażony jest ten zbiornik, powinien nam starczyć na około 15 lat, bo filtruje do 10 tysięcy litrów wody. Dodatkowo w tym pakiecie, który kupiliśmy, mamy również ekstra 5 węglowych filtrów. Każdy z nich starcza na 500 litrów. Jak również mamy słuchawkę, którą podłączamy właśnie tutaj do tego kranu i możemy sobie używać jej do napełniania butelek, na przykład, nie wiem, do zmywania, jak ktoś chce. Oczywiście jest tutaj zawór na górze, także możemy go zamknąć i otworzyć. Pewnie się zastanawiacie, skąd się bierze ciśnienie w tym zbiorniku, no bo
Tu wam pokazuję, że tu się naciska, tutaj leci. Zbiornik ten nie wymaga podłączenia do 12 V. Jest tutaj zamontowana zwykła pompka ciśnieniowa. Tak ona wygląda. Można ją dokupić, jak się zepsuje. W ogóle fajne w tym zbiorniku jest to, że każdy element można oddzielnie dokupić. No i jak to działa? Odkręcamy tutaj, pompujemy do 15 razy, tak jest w instrukcji. Wtedy naciskamy tutaj słuchawkę, woda nam leci. Oczywiście najpierw trzeba odkręcić zawór. I tak się wytwarza to podciśnienie w tym zbiorniku i dzięki temu mamy po prostu wodę w słuchawce. No i słuchajcie, to nie jest lipa. Zbiornik ten przeszedł testy dla operacji wojskowych w Anglii do oczyszczania wody, także armia tego używa. Jak ktoś pomieszkał trochę w Anglii i wie, jak wyglądają zasady health and safety, czyli BHP, no to przeszedł on naprawdę konkretne testy, także mam nadzieję, że będzie nam służył długo i dobrze. No i ten zbiornik będziemy wozili z tyłu w bagażniku. Także po napełnieniu będziemy mogli go sobie tutaj trzymać. No a podczas dłuższego postoju po prostu będę go przenosił przy drzwiach suwanych. Będę go kładł sobie przy siedzisku. I w każdym momencie będziemy mogli sobie nalewać wody do butelki. No tutaj jest ten kranik, tak jak już wam mówiłem. Firma ta zasługuje na uwagę, ponieważ wspomaga akcje humanitarne przy różnych kataklizmach. Tak, przy trzęsieniach ziemi, tsunami na przykład w Indonezji, co było. Był wtedy problem z dostępem do pitnej wody, także zbiorników tej firmy używały różne ekipy, które wspomagały tam po prostu przywrócenie normalnego życia w danym terenie. Tak, tym bardziej, że mają oni takie kilkunasto albo nawet kilkudziesięciolitrowe takie duże zbiorniki właśnie z filtrami. Chyba nawet kilkuset teraz jest nowy. Mhm. Podlinkujemy tą stronę pod filmem. Mhm. Jeżeli chcecie też troszeczkę więcej poczytać na temat właśnie i wody, i zbiornika, i tak dalej, to jest artykuł na naszym blogu, także możecie tam znaleźć sobie też więcej informacji. Zachęcam. Monika fajne artykuły pisze. Także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. No i myślcie czasem o tej wodzie, szczególnie podczas mycia zębów, czy podczas długiego prysznica. Dokładnie. Pamiętajcie, że jednak jej zasoby są ograniczone. I gdzieś już tej wody brakuje. I niedługo może i nam zabraknąć. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak nasz zbiornik się sprawuje, to subskrybujcie nasz kanał. Dokładnie. Niedługo wyjeżdżamy, także zobaczymy, jak ta woda smakuje. Tak. Jak się sprawdza. Jeżeli chcecie śledzić losy naszej wody, dajcie łapkę w górę. Nie, to nie tak miało być. A jak? No dajcie jabłkę. Łapkę. Dajcie łapkę albo łajka. Tak, Monika w ostatnim filmie na koniec powiedziała łapka i laj. Łapka i łajka. Dajcie łapkę i łajka w górę. Albo łapkę i lajka. Tak. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następną sobotę. Hej. Hej.